Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj tak trochę jeszcze z innej strony. Jesteśmy w miejscu, gdzie będzie zlokalizowane Małopolskie Centrum Nauki. Jesteśmy w miejscu dość ciekawym, bo to jest to miejsce, które według urzędników Zarządu Dróg Miasta Krakowa nie nadaje się na wjazd do Małopolskiego Centrum Nauki, które będzie o tu. Zobaczmy. Estakada daleko. Światła z Dobrego Pasterza daleko. Szerokie miejsce do poprowadzenia wjazdu i wyjazdu. I jeszcze ten kawałek zieleni, który można minimalnie zająć i zlikwidować ten betonowy postument i zrobić wjazd i wyjazd. A te wszystkie drzewa przed nami zostaną i tak wykoszone i wycięte pod budowę Małopolskiego Centrum Nauki. Trochę szkoda. Ale na pewno nie można się zgodzić na puszczenie drogi z tamtego kierunku, tam 1500 metrów dalej, tylko dlatego, że ktoś mówi, że się nie da. Koniec i kropka. Przykre jest to, że nikt z urzędników nie chciał się spotkać z mieszkańcami tu w tym miejscu na przykład, tylko autorytatywnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa decyduje, że się nie da, a na setki pism z pytaniami, ale dlaczego się nie da, jaki jest merytoryczny powód, jakie jest uzasadnienie i co by się musiało stać, żeby wykonać tutaj zjazd, urzędnicy miasta Krakowa nabierają wody w usta i twierdzą, że się nie da. I nie możemy was słuchać, drodzy mieszkańcy. Nie da się. Siedźcie cicho, bo my wiemy lepiej. Dziękuję wszystkim i życzę miłego dnia. Cześć!